Hej, 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 witajcie serdecznie, z tej strony Smabik The Player, a to jest kolejny odcinek przechodzenia gry LEGO Star Wars. Przebudzenie mocno 100% oczywiście, no i w tym odcinku zajmiemy się misją Kłopoty nad Taul. Ta misja ma ogólnie tylko jeden etap, który zwie się wnętrze korwety. No i cóż, w tym odcinku po prostu je wykonamy, dokładnie tak. A więc dobrze, tutaj chyba nie trzeba się wrócić z tego, co mi się wydaje, bo czy mogę zrobić ogólnie te rzeczy teraz? Jeśli chodzi o te strzelaczki pogazane. No jeszcze ogólnie jeśli chodzi o tę misję, to mam tutaj tylko zdobyty jeden mini zestaw i chyba nic więcej. No i kasa oczywiście, to w chwilę przed chwilą się pewnie zdobyło. Więc dobra, no i może wiecie co, pokonajmy ich wszystkich i myślę, że za chwilę będziemy mogli tutaj sobie swobodnie chodzić, że tak powiem. Więc zaraz to się okaże, chyba że nie mogę swobodnie chodzić, nie wiem. Nie no, woli ich pokonać. Tutaj chyba jest akurat trzech, tak, tu jest akurat ich trzech. Więc dobra, tylko nie wiem czemu nie chcą się wychylić oni. I to trochę nie jest sprawiedliwe. Ale nie, może zaraz... Czekajcie, mogę coś ogólnie zrobić, cokolwiek. Mogę wziąć tego naszego na przykład Czubakę, że tak powiem. Ale czy mi to coś da? No w sumie mogę rzucić bombę. Ale nie wybuchnęli. Patrz, nie mogę tutaj przejść nawet. No to nie. O, mini zestaw poleciał. No okej, mamy mini zestaw. Zawsze to już coś. Ale co jest z tymi potworami? A, bo tu coś widzę, że jest. Okej. Spróbujmy w takim razie wziąć sobie kapitan Fazmy. Ale nie, ona ma być po prawej... No, może być w sumie pod... Nieważne. Okej, bierzemy kapitan Fazmy i zobaczmy, czy... No nie wierzę. Naprawdę. Zmień postać! No zmień tą postać! Zmień ją! No co jest? Naciskam klawisz! Halo, gro, no proszę! No tu mogę, ej no! Ale czemu nie mogę ich ogólnie pokonać? Co się stało? O, wiecie co? Ja sobie przejdę postacią na tą stronę. Tu przeskoczę, nie mogę przeskoczyć. No super! O ludzie, no nie wierzę po prostu w tą grę. Rzuć tą bombę jeszcze raz, niech oni wybuchną, cokolwiek niech się stanie. No nie wybuchają! No co jest? Bugowało mi się coś czy jak? Bo ja nie wiem. Oni nie chcą się wychylić, naprawdę. A nie mogę mieć postaci, no nie mogę tego zrobić. No co jest? No... Ej. Ale to nie jest sprawiedliwe. Halo? Halo? No i co? Rzucę bombę, bo ona wybuchnie i nic im się nie stanie. No jak najbardziej rozumiem, że mogę zmienić postać, ale jak... Jak chcę to zrobić, a nie mogę. Nie wiem, jestem zawiedziony tą sytuacją. Tak być nie może. Mam opuścić poziom? No ja, i żarty jakieś chyba sobie ze mnie robił. Zaczynamy już 3 minuty odcinka na to, aby po prostu... aby sobie po prostu... Nie wiem, co zrobić zresztą. Dobra, opuszczam poziom bez... Nie będę się w to bawił, przecież nie ma sensu to za bardzo. Ale no ogólnie nie miało sensu to, co się teraz stało, więc w sumie... Albo ja coś zepsułem, może być i tak, ale nie no, wydaje mi się, że ja tutaj nic nie zrobiłem takiego, żeby mi się popsuła całkowicie, tak jakby gra zgrywała po prostu i tyle. No nie wiem, dziwna sytuacja ogólnie, nie, naprawdę nie mogę mieć postaci, na jednej postaci tak jakby po jednej stronie mogłem, a po drugiej już niestety nie. I teraz mówię też nie to tak głośniej, albo tak szybciej, bo chciałem, żeby tutaj ta muzyka się skończyła i dokładnie tak się stało. Chyba, chociaż jeszcze tutaj mamy taką muzyczkę. No to LEGO jest najgorsze. Star Wars są najgorsze do nagrywania, powiem wam, bo to ciężko z tymi prawami autorskimi. Złapię obojętnie co i już. I przez to czasami mają taki, jest taki dźwięk w filmach, bo ja chcę wyciszyć, tak jakby. I przez to wycisza też i mnie, że tak powiem. I właśnie tak to wygląda. Okej, dobra, wiecie co, już tam trudno się mówi, gra swobodna, wchodzimy jeszcze raz. Od razu sobie ustawię na postać, z lewej strony. Kapitan Fazmy i będzie po kłopocie, nie będę się w to bawił, chyba że coś się zepsuło i nawet nie będzie trzeba tam tego czegoś niszczyć. Zaraz się okaże,
i pobędę z tułów w takim razie tyle, więc teraz tak samo będę musiał troszeczkę przekrzyczeć tutaj, że tak powiem, kłopoty nad Taul. Kłopoty nad Taul. No kłopoty, zaraz je rozwiążemy. Jak żeby inaczej, najwyższy porządek podejmuje desperackie próby zlokalizowania głównej bazy duchu opodu, wierząc, że na odbicie, no nie mogę tego pominąć, odbicie ziemi znajduje się ważny statek organizacji, wysłali do ataku siły uderzeniowe, których zadaniem jest zdobycie informacji. No dokładnie tak mi się wydawało. Pięknie. No nie, nie ma takiej opcji. Kapitan Fazma potykiem. No i luksusowo. Okej, to weź sobie wskocz w to coś. No i strzelamy. 15 sztuk zostało. A, jeszcze przy okazji wiem, tak jakby atak lepszy. Okej, może być i tak. Więc zobaczmy. Okej, 7. 6. O! O, mogę zmieniać, okej. Czekajcie. O, jest, widzicie? O to chodziło, więc coś mi się zepsuło, bo nie mogłem mieć postaci w tym miejscu. Ale okej, ważne, że teraz mogę, no i dokładnie o to chodziło, więc świetnie. Jaj, po troszeczkę zmarnowałem czasu nad tym, ale może przy okazji, może misja będzie szybka i tyle, tak powiem, więc będzie dobrze. Okej, więc co, ja tu jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę te wszystkie pozycje. Wezmę tego czubakę ponownie i wysadzę te drzwi. Nie ma co tutaj ryzykować. Niby ta strzałka jakaś tutaj jest, ale ona chyba pokazuje tam, tak, ona pokazuje tam z przodu, a tutaj nie ma żadnego wejścia. Chyba nie, ale jeszcze moment. Nie ma nic. Okej, tam na górze te strzałki niby jeszcze jakieś są, ale nie wiem do końca, jak to tam ma wyglądać. Tutaj ich wepchało. Okej. To jest tam dalej. No dobra. O, czekajcie. No i teraz jest problem. 1-4, ale co ja zniszczyłem? No właśnie. Co ja zniszczyłem? Z tym jest problem. Bo jak się nie dowiem, to nie zrobię. A jak nie zrobię, no to będzie lipa. Musiał się wracać, no i tyle. Okej, dobrze. Tutaj nas... Tutaj co mamy zrobić? O, całe szczęście. Udało się przetrwać, czy tak powiem. Tu jest coś do zrobienia. To jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiem. To jakiś ogień, ale chyba z nim nic nie muszę działać. Okej, no i tu ogólnie atakują nas z każdej strony. No nie atakują, ale... Różne rzeczy się dzieją, znaczy się. Tak dziwnie, kamera jest z przodu, nie mogę oddalić jej, więc tak średnio, ale zawsze to drzwi otworzone. I to jest chyba tak jakby etap bonus, miejsce bonusowe, dokładnie tak, więc super. Fazma. Nie jest Fazma mi potrzebna, to jest mi potrzebny ktoś z Jedi jakiś. Kylo Ren na przykład. O, a nie Fazma. Znaczy Jedi, no Sithów. Nie wiem. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, świetnie. Tutaj się mam do zniszczenia ogólnie jeszcze. Jest jeden mini zestaw. Okej, tu mamy jakąś maszynkę. Więc też można z nią coś podziałać. Do napojów chyba. Więc może mini zestawik taki nam sobie tu stąd wyskoczy. A proszę, bardzo jest. No i świetnie. Okej, ale po lewej mamy dalej kolejne przedmioty. Więc tutaj chyba może chodzić. Grievous, ktoś takiego. Okej, elegancko. I strzałka ta z lewej pokazuje mi jeszcze dalszy etap po lewej stronie, więc chyba to już byłoby wszystko, jeśli chodzi o to miejsce. Ale? Nie wiem. Okej, tu nie ma problemu się wrócić, jakby co. Mamy ogólnie w tym momencie stan mini zestawów 4 na 10, więc jeszcze 6. A więc nieźle. To jest tak jakby etap pojedynczy, więc myślę, że jeszcze nic się takiego strasznego nie dzieje. No i jest problem, no bo został mini zestaw oczywiście, bo jakżeby inaczej. Znaczy strzałka nas prowadzi w lewo tamta jedna. No i nie lubię takich rzeczy, bo... Nie wiadomo, czasem coś działać. Patrz, jaki silny typ i o kozę. Dokładnie, okej, a tutaj co jest? Też dla TPO, a on ogólnie tutaj podstawowo powinien stać, czy nie? Bo tego nie wiem, ale w takim razie kolejne drzwi nam się otwierają i to jest jakiś schowek, w którym chyba już nic nie ma. Poza tymi rzeczami, które w nim są. Na przykład. Okej, tu niby coś jeszcze jest, czy nie ma? Spróbuję jeszcze to zrobić.
jako stołek jakiś. Tu jest niebieska moneta, to mogę zniszczyć, ale nic mi to nie daje. Jeśli chodzi o ogień, to chyba niezbyt. A już tutaj... strzałek nie mam. Bo niby tu na dole pokazuje mi tą strzałkę jedną. A nie wiem czy... A na górę? Ha? Ha ha ha! Sprytne, naprawdę sprytna sprawa. Okej, ale ważne, że się jakoś domyśliłem. Nie no, to jest ciekawe, dokładnie tak. Okej, piąty. Tutaj będzie strzelanie pewnie jakieś takie, też chyba całkiem fajna sprawa. Meteoryty, asteroidy, cokolwiek, chociaż meteoryty i meteory, to ma różnicę. Kalibera teraz tłumaczył, bo mogę się, bo nie chcę tutaj dać wam źle, bo do końca nie jestem pewien. Meteoryty to różnią się tym od meteorów, albo to różni się od tego, że jedno tak jakby lata właśnie tutaj w kosmosie, chyba, a drugie już tak jakby atmosferę ziemską przejdzie. I wtedy to się chyba nazywa meteor. Ale mogę się mylić, wybaczcie, jeśli się mylę. Całkowicie nawet mogę się mylić. Nie jestem pewien, o tyle powiem, dokładnie, więc chyba dobrze, więc cóż, to chyba mamy... Zdobyłem ten mini zestaw, tak? Czy jest 6? Okej, okay, jest 6. Ale ta strzałka ciągle tutaj jest, cały czas. I ta sama. To idę na dół jeszcze raz, a co się będę ograniczał. Tak, tu nie ma... Jeszcze jestem ciekawy co z tym 1 na 4. Co tam zdobyłem takie coś. To są najgorsze rzeczy, bo nie wiadomo co niszczyć. No, no właśnie, tak jest. Chyba już nic stąd. Tak. Patrzcie, teraz są trzy strzałki. Nie, okej, okay, to na pewno nie jest tutaj. No inaczej, może nie na pewno, może... No raczej nie. Dokładnie, więc idziemy dalej. Na górę znaczy się, znaczy idziemy dalej. No idziemy w sumie dalej. Ajaj, tylko no właśnie, jest najgorszy problem z tym, że nie wiem, co mi zaliczyło jako 1 na 4. I to mi teraz denerwuje strasznie. A jeszcze... O, teraz tylko sprawdzę tą pozycję i idę sobie. Z powrotem. To. Bo są te trzy strzałki, co nie? Ale one są chyba tam z przodu. Znaczy tak jakbym się... cofać chciał. Albo tutaj. Nie, to nie tutaj. Okej, idę dalej po prostu i tyle. Jak ktoś to się wrócę, nie ma tutaj chyba żadnego problemu w tej misji się wrócić, bo ona jest tak jakby tylko jednoetapowa. Gorzej z tym, jak na przykład ja już przejdę, a nie zrobię wszystkiego, że tak powiem. Właśnie, no nie, nie wiem, niby w lewo cały czas. No jak? Toż ty masz... Przecież ty masz ten. No, no ogień. Ognioodporny kombinezon. No jakim tam nie możesz chodzić przez ogień? To po prostu nie wiem jak to się dzieje, ale widocznie tak się dzieje. Okej, okay, a tutaj mi pojawiło się coś. Co da nam? Nie wiem co, ale zaraz zobaczymy. Zaraz się okaże. O proszę, ogień zostanie. Nie wiem. Wysuszony. Nie wiem, ugasiliśmy pożar. Na przykład, można tak powiedzieć. Tu nie widzę nic. W lewo. Może to jest to lewo. Chyba nie jest to lewo. No nie wiem, jest ta strzałka. Ale co mi z niej? Tu też są kolejne strzałki. No niedobrze. Taki właśnie etap śmieszny, nieśmieszny zresztą. Okej. Próbujemy. Ja się wrócę. Tu nie ma żadnego problemu się wrócić. Tylko gorzej z tym, że nie wiadomo czasem co robić. Nie no, to jest całkiem daleko to. A tej strzałki nie widać dalej. Ja bym chociaż zobaczył o co chodzi z tym 1 na 4. Chyba nic nie muszę tutaj, żadnej mocy używać, tylko po prostu coś trzeba zniszczyć. Może tutaj coś zniszczy na przykład. To sobie może mieć sens. No, to może mieć sens. Ale nic ci nie pokazuje. Dobrze, nieważne. Idę dalej. Tu nie wiem jak. Aha, o tak. O, dokładnie.
No i tu przynajmniej jakieś mini zestawy się pokazują, więc hej, czy będzie takie strzelanie, czy nie? Zmieniła się grawitacja. Więc nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale no cóż, niech będzie jak jest. Okej, trzech pozostało, dwóch. Samus jeden. O, znowu coś wybucha. Znowu grawitacja jakaś. No i teraz jeszcze inna pozycja. Aha, są kolejne. No ta, przecież. Takie dwie fazmy to grubsza... Dwie fazmy to już grubsza sprawa, taka walka z nimi. No, to już bać się trzeba. Nie ma, nie ma innej opcji nawet. Dokładnie. Jak jeszcze tak użyje taki atak super, no to to już całkowicie. Jest ciężko. Okej, koniec czy nie koniec? Chyba jeszcze... Chyba już koniec. Nie, jeszcze jedna faza. I mamy takiego bossika i padło na sekundę. A więc dobrze w sumie. I co teraz? Spadliśmy w dół. Cały czas... O, a może to jest to miejsce dopiero? O, popatrzcie. Jest. Siódemeczka. Ja, 1, 2, 3. 3 strzałki. Czy wy to widzicie? Ho, super. Super, super. Jest dobrze. Tu mogę wejść? Chyba nie. Próbuję wejść jakoś tędy. No niby strzałka... Tam na górze nawet coś jest. O ludzie, ja to nie mam pojęcia, co ja tutaj mogę robić nawet. Zielonego pojęcia nie mam. Strzałka w lewo, strzałka w dół, na dole. Tam na górze coś jest już takiego fajnego. Jak tam niby mam wejść? O, 2 na 4. Ale... Jakie to pytanie tutaj, to już tutaj powinien mieć czwarte pewnie. No, coś się tak wydaje. Dobrze, jak ktoś to zrobi cięcie i tyle w temacie w sumie. Nie ma co. I wydłuca się po prostu w to miejsce. Jak będzie trzeba, taka jak będzie taka potrzeba. To bezproblemowo dam radę, damy radę. Nie ma czym się przejmować. Tylko nie chcę skończyć misji, o to chodzi, żebym nie skończył jeszcze misji, bo jeszcze bym chciał chociaż tak jeden mini zestaw zdobyć, albo to dwa już. A nie robię kółka takiego? Chyba nie robię. Czekajcie, w lewo, prawo znaczy się. To tutaj mogę jedynie w prawo te rzeczy robić. Nie no, idę dalej, to raczej nic tutaj nie zdziałam. Chyba będę musiał zrobić cięcia, ale to już w takim razie po prostu dogram takie scenki i tyle. Myślę, że będzie to najlepszym rozwiązaniem. Bo po co, co więcej można tutaj działać? Nie, okej, nie jest źle. Nie jest źle, zobaczymy. Aha, tutaj nie mogę przejść? Wypadłem. No śmiesznie, śmiesznie. Kółko mi pisze, żeby nacisnąć. Czekajcie, bo ja teraz sam się pogub... A tam, okej, nie zauważyłem. Dobra. Zbudowałem. Okej, okay, i zakręcam to. Zasuwam, zamykam. Elegancko. Więc mogę przejść w ten sposób dalej. No to to już jest całkiem niezły wyczyn, powiem wam. Naprawdę. Tu mamy coś dla droida. Znaczy dla TPO znaczy się. Okej. Nie no, chciałem zdobyć od razu na maksa wszystko, jak się nie da, to się nie da. Ale tu jeszcze mamy takie ceny tym dowodzenia, więc może tu jeszcze coś mi się uda znaleźć. Jeszcze mi biją dodatkowo skubańce. No nie, nie, tak, to się nie godzi, tak, to się nie godzi nawet. Więc tak. 3 na 4! To czy to były... Czy to nie są droidy? Przypadkiem? Bardzo możliwe, powiem wam. Bardzo możliwe. Nie skończę poziomu przypadkiem, jak to zrobię? No właśnie, skończyłem. Aha, no okej, w takim razie wracam do was za chwilę.